Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku diametralnie zmienił sytuację polityczną. Związek Sowiecki stał się sojusznikiem zachodnich aliantów. Rząd polski w Londynie musiał unormować stosunki dyplomatyczne z dotychczasowym wrogiem i okupantem połowy swoich ziem. Udało się je nawiązać premierowi i naczelnemu wodzowi, generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Po odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu zostały one jednak zerwane przez stronę sowiecką. Śmierć generała Sikorskiego jeszcze bardziej skomplikowała sytuację polityczną polskiego rządu. Nowy premier, prezes emigracyjnego Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk, przyjął wobec ZSRR twarde stanowisko, uniemożliwiające jakiekolwiek rozmowy. Nie wiedział tylko jednego. W grudniu 1943 roku w Teheranie alianci zgodzili się na oddanie Rosji połowy naszego terytorium. Obecność Armii Czerwonej na ziemiach Polski, formowanie się komunistycznego rządu lubelskiego, wreszcie brutalne aresztowania oficerów i żołnierzy AK zmusiły Mikołajczyka do zmiany stanowiska. Uznał nowe realia polityczne, postanowił jednak walczyć o choćby odrobinę wolności. Wrócił do kraju, licząc na to, że alianci zagwarantują wolne i nieskrępowane wybory w Polsce. Powinien już być. Powiedział, że będzie w ciągu pół godziny. Mam nadzieję, że nie zajmie dużo czasu. Chciałbym już być w domu. Dzień dobry, panie Mario. Ja na dwa słowa. Mogłem pana zabrać z Sejmu. Ale wtedy nic jeszcze nie wiedziałem. O czym? Może herbatę, kawę? A nie, a wie pani, bardzo chętnie małą kawę. Oczywiście już. Tak? Mam absolutnie pewną informację, że komuniści zamierzają wykończyć nasze kierownictwo. Posiedzenie Sejmu będzie zwołane na poniedziałek albo wtorek. Pozbawią was immunitetu i aresztują. A sąd wojskowy ma już w teczce wyroki śmierci. Na poniedziałek pewnie nie zdążą. Musieliby już zawiadamiać kluby. Dziękuję. Powiadomię innych. Co pan postanowi? Jeszcze nie wiem, muszę mieć czas do namysłu. Dziękuję, kolego. Powodzenia, prezesie. Pan wychodzi, a kawa? Przepraszam, śpieszę się. Może następnym razem. Co się stało? How can I help you? Hello? Panowie, uważam, że w świetle odpowiedzialności moralnej, którą ponosimy wspólnie z Anglikami, w związku z tym, że dwa lata temu sami skłoniliśmy Mikołajczyka do powrotu do Polski, musimy teraz na własne ryzyko i bez powiadamiania o tym kogokolwiek, oczywiście za wyjątkiem ambasady brytyjskiej, poczynić wszelkie niezbędne kroki,
żeby ocalić Mikołajczyka przed komunistami. Pułkowniku, pan jako wojskowy jest szczególnie predestynowany do zaplanowania tego typu akcji. Rozumiem, panie ambasadorze, że mamy nie tyle pomóc Mikołajczykowi w zrealizowaniu jakiegoś jego planu, ile sami ten plan opracować, tak? Tak. Mikołajczyk nie ma żadnego planu. Zostałem go w bardzo złym stanie psychicznym. Przez całą rozmowę chodził po pokoju i nie usiadł ani razu. Myślę, że sytuacja go przerosła. Może mógłby przejść przez góry i dotrzeć przez Czechosłowację do naszej strefy w Niemczech? Nie, nie, nie. To jest długa droga, trudna, dwie granice. To nie jest młody człowiek. A gdyby przetransportować go w przeciwnym kierunku? Przez morze? Gdy w Gdańsku nie ma teraz żadnego naszego statku. A, myślałem raczej o Brytyjczykach. Trzeba ich spytać. Okej. Okay. Spotkamy się jutro o 11:30. Cooker, niech pan zadzwoni do ambasady brytyjskiej i zaprosi do nas na to jutrzejsze spotkanie ich szarże d'affaires. Brouda. Brouda, właśnie. Ktoś jeszcze, pułkowniku? Tak. Od wczoraj mamy w Warszawie nasze ciężarówki. Proponuje pan wywiezienie go w trumnie? Czemu nie? Nie mogę uciekać w trumnie. Gdyby operacja się nie powiodła i zostałbym aresztowany, czerwoni zaraz to wykorzystają. Mikołajczyk już w trumnie. Zresztą nie mogę wyjechać przed poniedziałkiem. O 11:00 mamy posiedzenie kierownictwa PSL. Gdybym się na nim nie pojawił, komuniści zaraz zaczną mnie szukać. No, to jasne. Ilu waszych zabieracie? 102. Tyle, ilu znalazł was Czerwony Krzyż. Powinniśmy ich godnie pożegnać. Odprawić za nich mszę. Nie mogę się tym zająć. Są jakieś inne drogi? Obraliśmy pod uwagę dwie. Jedna przez Czechy do naszej strefy okupacyjnej w Niemczech. Musiałbym przejść przez górę. Tak. Ale jest jeszcze trzeci wariant. Brytyjczycy właśnie sprawdzają, czy któryś z ich statków sumujących w Gdyni będzie mógł w najbliższym czasie wyjść w morze. Dobrze. W poniedziałek od 16:00 jestem gotów do ucieczki. A ja? A Zaleski? A reszta kierownictwa? Korboński, Bryja? Pani Mario, pomyślałem o wszystkim. Amerykanie nie są w stanie ewakuować nikogo więcej. Ale pomogą wszystkim tym, którzy dostaną się do ich ambasady w Pradze. To znaczy, że musimy sami się o siebie zatroszczyć. A jeśli po pana zniknięciu natychmiast nas wszystkich aresztują? Nikogo nie aresztują. Czerwoni nie będą wiedzieli, że mnie nie ma. Zostanę wywieziony brytyjską ciężarówką z meblami ich charge d'affaires. Brytyjską? Tak. Jan Kesi to z nimi załatwili. Okazuje się, że w Gdyni stoi brytyjski statek. A kiedy jutro w południe ja będę już na pełnym morzu, pani zawiadomi Korbońskiego, Bryję. Zaleskiemu sam powiem. Mam je wieczorem odprowadzić. Wszystko będzie dobrze. Przecież czerwoni chcą dopaść tylko mnie. Pozostałym... Pozostałym nic nie grozi? To mi chce pan powiedzieć? Jak na razie to tylko pan był nietykalny. A im niżej... Pani Mario! Przepraszam. Niech pani usiądzie, proszę. Bardzo proszę usiąść. Proszę. Przecież ja nie twierdzę, że powinniście tu zostać. Przeciwnie, będę z Londynu śledził, co się z wami dzieje. Powtarzam jeszcze raz. Trzeba się dostać do ambasady USA w Pradze. Amerykanie przerzucą wszystkich na zachód. Tak? A jak powiedzą tak jak tutaj, że nie mają możliwości? Wtedy pójdzie pani w Pradze do Komitetu Pomocy Żydom. Powie pani, że jest polską Żydówką, że chce się dostać do Palestyny. Żydzi mają swoje kanały, przerzucają tysiące osób. Wszystko będzie dobrze. Musicie pójść przez góry większą grupą. Bryja ma kontakty z przewodnikami tatrzańskimi. Ja też mam takie kontakty. Damy sobie radę.
już czas. Pani Marionie, tworzę. Pani Marionie, mogę paradować z walizką. Zobaczymy się w Paryżu. Wszystko będzie dobrze. Do widzenia. Chyba nie. Tamten miał być sam. Dziękuję, kolego. Powodzenia. Szanowanie. Sergeant Tom Śliwka, British Embassy. Kto to jest ten other man? Osobisty sekretarz. Pan miał być sam. Bez uwag, sierżancie. Yes, sir. Zapraszam. Chciałbym przedyskutować z panem stosunki polsko-sowieckie i zagadnienia przyszłej administracji kraju. Ale przede wszystkim, ponieważ w Warszawie rozpoczęło się powstanie, chciałbym zaapelować o pomoc dla naszych ludzi w walce z Niemcami. Ja nie mogę wierzyć Polakom. Bo wy podejrzewacie mnie, że chcę okupować Polskę. Musi pan zrozumieć, że nie możemy pomóc Polsce, jeżeli nie uzna pan linii Kerzona. Panie premierze, uznanie linii Kerzona nie wchodzi... Za utracone ziemię na wschodzie dostaniecie linię Odry, włączając tu Wrocław, Szczecin, Prusy Wschodnie. Königsberg pozostanie przy Związku Sowieckim, a także tereny dookoła niego. To, co pan proponuje, to jest proste pogwałcenie karty atlantyckiej, zaakceptowanej przecież przez Związek Sowiecki. Jak również oczywiście pogwałcenie paktów polsko-sowieckich. Może. Może uda się jeszcze coś zrobić w linii Kerzona, co byłoby korzystne dla Polski. Ale żeby się tak stało, musi pan porozumieć się z Polakami z Lublina. Od tej pory
Mam zamiar rozmawiać z jednym polskim rządem, a nie z dwoma. Nie, nie, nie. Nasze stosunki z ZSRR są ważniejsze niż sprawa granic. Czaj, herbaty? Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przejmie władzę w Polsce, ja zostanę prezydentem. Przepraszam? Rząd będzie się składał z 18 członków. 3 ministerstwa będą oddane niezależnym przywódcom niekomunistycznych partii. Jeżeli porozumiemy się i wróci pan z nami do kraju, zostanie pan premierem tego rządu. Co pan na to? Ja nie będę z panem dyskutował tych spraw. Jestem premierem polskiego legalnego rządu, który razem z polskim podziemiem walczył z Niemcami, podczas gdy pan jako komunista był sprzymierzeńcem Hitlera. Wróciłbym do kraju choćby dzisiaj, gdybym miał pewność, że usiądziemy do stołu razem z parlamentem podziemnym i osiągniemy porozumienie konstytucyjne i w najlepszym interesie Polaków. Jeżeli pojedzie pan do Polski jako nasz przyjaciel i w kompletnej zgodzie z nami, przyjmiemy pana. Ale jeżeli spróbuje pan pojechać tam jako premier rządu, którego ZSRR już nie uznaje, to nie pozostanie nam nic innego, jak pana aresztować. Nie możemy podejmować współpracy z komunistami. Nie rozumiecie, panowie? Stalin chce, by powstał rząd jedności narodowej. Jeżeli nie chcemy oddać całej władzy w ręce komunistów, powinniśmy wrócić do kraju i wziąć udział w budowaniu nowej rzeczywistości politycznej w Polsce. Ale problemem, który przed nami stoi, nie jest to, czy wracamy do kraju, czy nie. Lecz czy będziemy mogli bronić praw Polski z więzienia? Przeniesienie rządu do Polski odda go całkowicie w ręce Stalina, który wymusi na nim dobrowolną kapitulację. Tak jak w 1940 w Estonii, na Łotwie i Litwie. Rząd suwerenny powinien pozostać na emigracji. Skoro panowie stawiacie sprawę tak, że powrót do Polski będzie możliwy dopiero po całkowitym wycofaniu wojsk sowieckich, to znaczy, że oceniacie panowie emigrację na długie lata. Nie pojmuje pan, panie premierze, że zamiarem Stalina jest przelanie legalności naszego rządu na tę lubelską targowicę? Zaakceptowanie przez nas zaboru! Zepchnięcie nas w taką sytuację, że będziemy pogrzeb Polski robili własnymi rękami. Kraj jest wyczerpany i będzie się próbował oportunistycznie dostosować do sytuacji. Chociaż Polska oczywiście będzie wolna, to przewiduję, że w ciągu 20-30 lat będzie przeżywała ogromne trudności. Jeżeli nie wrócimy do kraju, pewne rzeczy dokonają się bez nas. Panie premierze, może pan, panie premierze, oczywiście jechać walczyć z komunizmem do Polski. Ale tylko jako prywatna osoba. I nie wolno panu zabierać do więzienia ze sobą pieczęci Rzeczypospolitej. Bo ona nie jest pana własnością. Myślę, że powinien pan wejść w skład przyszłego rządu polskiego. Wiem, że Polacy z Lublina nie mają poparcia narodu. Cały naród jest przeciwko nim. Pan jest jedynym Polakiem, który ma to poparcie. Jestem nastawiony bardzo pesymistycznie. Uważam, że Rosja będzie starała się rządzić w Polsce przy pomocy brutalnej siły. Jestem nastawiony bardziej pesymistycznie niż pan. Polska będzie dalej od nas niż kiedykolwiek przedtem. Bo Rosja dotrze do Łaby, a może nawet do Renu i usadowi się między naszymi krajami. Demokracje walczą dobrze.
Ale kiedy skończy się wojna, zechcą pójść do łóżka i odpocząć. I nie zechcą na pewno walczyć z Rosją. Myślę, że Stalin chciałby załatwić sprawę Polski tak, jak załatwił sprawę Jugosławii, gdzie ma 50% swoich ludzi w rządzie. Może wy dostaniecie lepsze warunki dla Polski. Może. Dlatego powinien pan wykorzystać tę ostatnią okazję i wsadzić nie tylko stopę, ale i nogę między drzwi. Może pan polegać na wpływach i poparciu zarówno Brytyjczyków, jak i Amerykanów. I powinien pan tam jechać. Jeśli pan się teraz cofnie, to ja umyję ręce od całej sprawy polskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, generale. Przyszedłem do pana na zlecenie prezydenta Rzeczpospolitej. Proszę. Przybyłem, aby odwieźć pana od zamiaru wyjazdu do Polski. Popełnia pan nie tylko wielki błąd, ale wyrządza też ogromną krzywdę sprawie polskiej. Moim zdaniem pana powrót do Polski i udział w rządzie niczego nie zmienią. Pan ma za duże nazwisko, żeby dawać zgodę na nowy rozbiór Polski. Opinia świata będzie wprowadzona w błąd, myśląc, że wszystko, co się dzieje się za zgodą Polaków. Zawiedzie pan także społeczeństwo w kraju, przekonane, że pan, jako przedstawiciel Polski za granicą, ma pomoc i poparcie naszych sojuszników. A przecież doskonale pan wie, że tego poparcia w chwili obecnej sojusznicy nie mogą nam udzielić. Na bieg spraw wewnętrznych w Polsce nie będzie pan miał żadnego wpływu. Przeciwnie. Będą pana powoli likwidowali. Postanowienia Jałty to zbrodnia dokonana na narodzie polskim. I do tej zbrodni my, Polacy, ręki przykładać nie możemy. Myli się pan, generale. Jestem głęboko przekonany, że przyczynię się do tego, iż Polska zachowa niepodległość. Mam obiecane poparcie Churchilla i Roosevelta. Rosja sowiecka musi się z tym liczyć. Za ziemię na wschodzie dostaniemy odszkodowanie w postaci staropolskich ziem aż po Odrę. Wybory pokażą, jakim się cieszy w Polsce poparciem. A po wyborach powstanie demokratyczny rząd. Mówiłem już panu, że nie wierzę w pomoc Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza po ostatnich postanowieniach Jałty. Przez oddanie Wilna i Lwowa tracimy ziemię polskie, za które przelaliśmy morze krwi. Jesteśmy całkowicie odcięci od Rumunii i Węgier, zdani na łaskę i niełaskę Rosji sowieckiej. Pan przecież... Pan nie zna Rosji. Pan nawet nie zna ich języka. Ani umysłowości. Oni zawsze wybiorą Bieruta jako swojego starego i wypróbowanego agenta. Nigdy pana. Czy Polska może być silna bez Lwowa i Zagłębia Naftowego? Jak może być silna, skoro Sowieci zabierają nam Wilno? Usadawiają się na Litwie, jak słychać w Prusach Wschodnich. A co do niepodległości... To miał pan przecież do czynienia z ludźmi z tak zwanego Komitetu Lubelskiego. I wie pan doskonale, że im nie chodzi o dobro Polski, a tylko o to, aby pokornie i potulnie wykonywać rozkazy płynące z Moskwy. Panie generale, my powinniśmy żyć w zgodzie z Rosją sowiecką. Bo to oni będą rządzić w Europie Wschodniej przez wiele lat. Mają teraz kłopoty.
i chcą mieć przy sobie przyjazny naród polski. A tę przyjaźń możemy im ofiarować tylko my, a nie Bierut z komitetem. Wybory udowodnią Rosjanom, kto naprawdę ma poparcie w Polsce. Łudzi się pan co do wyborów. Jestem przekonany, że dostałby pan poparcie nie tylko ludzi ze swojego stronnictwa, ale wszystkich rzetelnych Polaków. Choćby po to, aby ukazać ich prawdziwy stosunek do Rosji sowieckiej. Dlatego jestem pewny, że wybory będą sfałszowane. Narazi pan tylko ludzi w kraju. Proszę nie zapominać, że komunizm chce panować nad światem. Dlatego Sowieci nigdy nie pozwolą na najmniejsze usamodzielnienie się Polski. Jakieś 2-3 miesiące po sfałszowanych wyborach znajdzie się pan w kryminale. Być może nawet w mojej dawnej celi na Łubiance. Jako zdrajca narodu i szpieg. I gorzej. Jestem pewny, że pan się wtedy do tego przyzna. Żałuję. Bardzo żałuję, że nie udało mi się pana przekonać. Proszę powtórzyć panu prezydentowi, że jednym z powodów, dla których złożyłem urząd premiera, było, abym już jako osoba prywatna mógł uczynić to, co uważam za jedynie słuszne. Gdzie pan mówił, musi pan zwrócić się do nich, używając słowa obywatele. To powitanie starsze nawet niż towarzysze. Bracia i siostry moi, trudno mi przemawiać w tym momencie, kiedy zamyka się krąg mojej podróży. Był to rok 39. Na granicach zachodniej Rzeczpospolitej Polskiej starliśmy się z Niemcami. A droga potem długa, cierniste, w pracy i w walce i cierpliwości.